Cześć, tu Gurtank i wracamy do Painkillera Real Overdose. Dziś zmierzymy się oczywiście z pustynią. Jak już widzicie, pewnie mam włączone spolszczenie, które jest dostępne z bazową wersją modyfikacji. Spolszczenie stworzył jeden z moich widzów, chyba Mr. Wojak, czy jakoś tak. Mam, kurwa, słabą pamięć co do ników. A co do samego spolszczenia, no to wiecie, ja ze spolszczeń korzystam rzadko, bo się już, że tak powiem, przyzwyczaiłem do tego, że większość gier kładzie siurę na polski język i to mocno. No dobra, zajmijmy się już samym poziomem. Mamy tutaj znaleźć wszystkie skrzynki z amunicją, czyli po prostu całą amunicję, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić za podejściem pierwszym, że nie będziemy musieli po prostu zawracać. To aczkolwiek chyba zależy tylko od mojej spostrzegawczości. Dobra, zobaczmy karty. Nie będę na razie wydawał kasy na złotą kartę, nawet nie ma sensu. Jest to karta wytrzymałości, czyli słaba karta, która niewiele by mi pomogła w razie kłopotów, a kłopotów chyba z tym poziomem nie będzie. Zaczynajmy. Great, a desert. Sphinxes, mummies, sand in my crotch. Ach, ten Belial. Jego cięty humor. Na tym poziomie się mocno przydaje strzelba. Jest kilku przeciwników, które można one-shotować tym zamrożeniem. To jest kamienieniem bardziej. Dobra. Dobra, to by było na tyle z naszego komitetu powitalnego. Oczywiście musimy się skupić na zbieraniu golda, bo jest słabo. Jest bardzo słabo. Zanim pójdziemy dalej, wiadomo, trzeba wszystkie kąty obskoczyć, żeby mieć pewność, że nic nie zgubię. Też nie lubię skorpionów, cholera. Lecę. Dobra. Kolejne miejsce wyczyszczone. Ale po raz kolejny trzeba się rozejrzeć dokładnie. Za amunicją. No wiadomo, też sekret sobie weźmiemy. Tutaj mamy pierwszy sekret, on jest standardowy. Znany wszystkim fanom Painkillera. No dobra, no i lecimy dalej. Kurde. Amunicja. O ty gnoju. Jeszcze coś biega na plecach. Dobra. Dobra. Dla pewności wyliżemy ściany.
Naprawdę nie chcę bawić się później w pielgrzymkę, tylko dlatego, że pominę jedną skrzynkę. Ile mamy tego? No, mało zebraliśmy. Dobra, zanim sobie weźmiemy sekret, tu jest sekret, to zajmiemy się walką. O ty gnoju. Ja na broni. Mamy animację śmierci. Dobra, zaraz sobie weźmiemy tą dobrą broń. Zaraz sobie to wszystko weźmiemy, tylko wiadomo, sekrecik. Mamy sekrecik, chapeczki. I patrzymy się za skrzynkami, rozglądamy się wręcz. Tak, i tu jest jeszcze jeden sekret. Zanim tam pójdziemy, muszę do niego zajść. Ten sekret musimy mieć odhaczony, jeżeli chcemy mieć misję na kartę zrobioną. Dobra, teleporty. Dobra. Jeszcze. Okej. No i się otwierają nam drzwi, mamy sekret numer 3. Jak na razie bardzo proste, fajne sekrety. Ale najważniejsze jest to, co mamy tutaj. Zawsze podoba mi się design tej broni. Dobra, tu będzie sporo skrzynek z amunicją. Szczególnie w tych ruinach trzeba patrzeć, bo są w piasku zasypane skrzynki. Piranie. Łata, to co, to lina do nieba? Okej. Wracamy do zbierania goldzisza. To miejsce zawsze trzeba podwójnie zbadać z tego powodu, że tu się najczęściej gubią przedmioty. Przedmioty czy skrzynki z amunicją, nieważne, zawsze się tutaj coś gubi. I muszę być pewien. Dobra. Wiadomo, czyścimy z materiałów wybuchowych. Tradycyjnie.
Mamy skamienienie. Dobra, to nam pomoże mocno. Oho. Dobra. I mamy teraz tą alejkę, której ja nie lubię na tej mapie. No tu zawsze był przejebany gameplay we wszystkich modach. Pięknie, pięknie to idzie. To się nazywa płynna rozgrywka. Jak na razie nie widzę w ogóle w tej modyfikacji żadnych większych problemów. Dobra, tu będą sekrety. Tu nie mamy. Ważna rzecz, że nie ma takich pojebanych sekretów, jak tu kiedyś mieliśmy. Każdy z was pewnie pamięta tu święty przedmiot, co tu był. To był po prostu horror tam skakiwać. Oj, oj, oj. Co ja zrobiłem, kurwa? Jebana. W szczęście mamy chapeczki. I jeszcze tam ktoś jest. Kurwa! Jak widzicie, większość obrażeń sobie sam zadaję. I teraz znowu stoję przed trudnym wyborem, bo wiecie, o co chodzi. Bo hapeki albo przemiana. Ojej. Zawsze to coś pod mordę podleci albo strzelę sobie pod nogi. I tak się kończy moja zabawa. Dobra, idziemy po sekret. Widzicie, twórca miał mózg i dał nam tu teleport, co sugerowałem nawet na którejś wersji tego poziomu, żeby po prostu dać do tego miejsca teleport, a nie zmuszać gracza do jakiejś pojebanej wspinaczki, tak jak to inne mody mają w zwyczaju. Dobra, tu jest jeszcze jeden sekret z tego, co pamiętam. Oho. No i czekajcie, coś mi się to kurwa nie zgadza. Czego mi brakuje? A, no tak. Dobrze, że nie wyszedłem z tej strefy. Tu jest jeszcze jeden bardzo fajnie umieszczony sekret. I mało brakowało, bym o nim zapomniał. O, tu jest sekret. No i super. Zajeboza. O, już widzę, że chapeczki nawet są, także tam nam się problemy rozwiązują same. Super. Super. I muszę zwrócić uwagę, że te sekrety, szukanie ich, to nie był jakiś niewyobrażalny horror. Ja tu chyba w 30 minutkach się zmieściłem wtedy. Zresztą widzicie, jak teraz zapierdalam, nie? W 30 minutkach się zmieściłem z badaniem poziomu. Ile mamy zebranej amunicji? Brakuje nam 26 sztuk. Nie chcę być niepewny. Musimy tu sprawdzić wszystko. Dobra, do kolejki też mamy... Do alejki, kurwa, kolejki. Mamy dojście, tu też mamy dojście.
O, ciekawe, ciekawe, że twórca nam pozwala tak łazić. Nie no, mi się to wydaje, że tu wszystko by było. Mam nadzieję, że to wszystko. Jak zauważyliście, na koszmarze odnawia nam się też drobna część zdrowia, bodajże 20 punktów. Ja uważam, że to jest całkiem przydatne, aczkolwiek powinno być opcjonalne, nie? Mi to bardziej pomaga niż przeszkadza, ale wiem, że niektórym to przeszkadza, bo chcieliby, no nie wiem, podkręcono mieć nieco trudność, albo żeby HP-ki im się nie odnawiały. Ja uważam to za naturalny progres, bo chyba w Pankillerze było chyba na drzemce i bezsenności, tylko nam się HP odnawiało. Tutaj aczkolwiek nam się odnawia, ale to nie jest jakaś zawrotna ilość, to jest chyba 20 punktów, także to nie ma o co kruszyć kopii, że jest jakoś ogromnie łatwiej. O, szczególnie, że Gurtang się na pułapki nadziewa jak pojebany. Mało brakowało. Nie wiem, czy mi się tylko to wydaje, ale mam takie wrażenie, że te mumie wcześniej się bugowały przy niektórych broniach, jak się je zabijało, że po prostu znikały, wyparowywały, jak się je trafiało. Tu natomiast mają animacje i animacje śmierci, ich ciała się rozpierdalają. Chyba w Supernaturalu i w Hellboundzie było tak, że to czasem się działo, czasem się ich ciało rozpierdalało, czasem zamieniało się w jakąś chmurkę i nic się nie działo, w ogóle znikało. Tu mi się wydaje, że to jest w większości naprawione z tym modem, ale mówię, wydaje mi się. Nie jestem tego pewien, bo nie jestem jakimś koneserem overdose'a. Skupmy się na hajsie i wylizaniu ścianek bożych. Oho. Wszystko obskoczone, Anubisy zajebane. Lecimy dalej. A czekajcie, możemy tu zrobić sztuczkę ze starego Pajna? A patrzcie, nie mogę. Kostka przenika przez jego ciało. W ogóle jego ciało to się chyba w jakimś wymiarze znalazło dziwnym. Dobra, od razu widzimy klucz, będziemy musieli znaleźć. Jest dziurka na klucz. Tą przemianę powinienem na to miejsce zachować sobie. Ale gryzą mnie po plecach. Przeklęte Anubisy. Przepraszam, to nie Anubisy, to Set chyba jest. Jeżeli już mówimy o egipskich bogach. Tak, przy okazji tego poziomu naszła mnie też taka myśl, że w Overdose, jeżeli są jakieś poziomy tematyczne, tak jak tu mamy Egipt, to twórcy starali się... Nie wiem, czy się starali, ale tak wyszło, że te wszystkie poziomy, no widzimy, że nawiązują do jakiejś kultury czy jakiegoś miejsca, ale nie mamy żadnej specyficznej miejscówki, którą to mogliśmy skojarzyć, nie? No nie wiemy, czy to są Teby, Giza, czy jakiekolwiek inne miejsce ze starożytnego Egiptu. O, to starożytny Egipt, ale randomowa miejscówka, nie? I to samo jest z japońską masakrą, gdzie nie ma... Poza nawiązaniami kulturalnymi, kształtem budynków, nie ma żadnych nawiązań do tego, jakie to mogło być miejsce. Tego mi właśnie brakuje w Overdose, wiecie, bo zauważcie, że w Pankillerze podstawce zawsze mieliśmy, nie wiem, Wenecja. Były poziomy, żeby nie było, były poziomy niezwiązane z żadnym miejscem w naszym świecie prawdziwym, ale była też na przykład Wenecja, Hagia Sofia, Wieża Babel, to chociaż na nawiązanie do
biblijnej przypowieści, ale wiecie, o co mi chodzi. Zawsze jakieś nawiązanie do czegoś z naszego świata. Tu natomiast mamy tylko nawiązanie kulturowe, ale gracz nie może, no wiecie, poczuć, że jest w jakimś prawdziwym miejscu, nie? Chodźmy, umieśćmy klucz, bo jakby Gurtank poleciał jak pojebany. Gdzie mi się, kurwa, tak śpieszy? A, tu mi został ten pośpiech, wiecie, z tego, z Hellbounda. O. Sekret supernaturalowy miałem. Sirius Samowy. No i takie sekrety to ja rozumiem. Przydałoby się więcej, pan powiem, takich pokoi, w których można by było walczyć na tej mapie. Już sobie właśnie wyobraziłem, że jakby to robił twórca Hellbounda, to by była armia samobójców, która by nas napierdalała. Swoją drogą ciekawy szkielet. Podejrzewam, że to te cienie to są po usuniętych itemach pozostawione. Dobra, mamy wyjście. Wracamy. No a wracając do samego pośpiechu, to mi to pozostało po Hellboundzie, gdzie naprawdę trzeba było się śpieszyć, bo się marnowało grube, grube godziny. Człowiek zapierdalał na YOLO często, żeby tylko obskoczyć co trzeba. Co paradoksalnie powodowało, że gracz pomijał sporo rzeczy i potem musiał robić pielgrzymki. O, chodźcie. Czyli tego możemy podrzucać, to z tamtym było coś nie tak. Ale złota z niego mało wyskoczyło. 64 sztuki. Czy tam jest 14 sztuk amunicji? No to wątpię w to, czy na końcu mapy jest 14 sztuk amunicji. Ale zobaczymy. Ruiny amfiteatru. I bardzo fajna aranżacja utworu Sirius Sama. Ja na razie się rozglądam za amunicją, wiecie? No już widzę, że pominąłem, ja pierdolę. To jest właśnie Gurtank. Najwyżej będziemy mieli więcej czasu na gadanie moje. Pięknie. O cholera, jasna. Jeszcze 60 prawie. Oklaski na arenie. Ale nie ma czasu na oklaski, kurwa, trzeba bić. O cholera, ile tego tałataństwa jest. Ciebie to załatwi... O kurwa!
O kurwa, w las tu. O, jeszcze dwaj panowie tutaj. Dobra. Gromkie brawa dla Beliala. Poziom się kończy. Dobra, tu widzę, że są dwie skrzyneczki. Co nam zawęża ilość pominiętej amunicji do jednej skrzynki. Super. Tradycja. Gurtangowa tradycja. Najśmieszniejsze, że wiecie co, że jak badałem ten poziom, to od razu tę amunicję całą znalazłem. To kurwa... No typowe dla nagrań. Sprawdzimy tutaj ściany i spierdolamy na poziom, nie? Szukać. Nie ma. Tutaj sekretu nie ma, bo mamy wszystkie sekrety, więc... No co pozostaje nam? No lizanie ścian. Żeby było zabawniej, to kurwa lizałem ściany. Przez cały gameplay i tak pominąłem jakoś amunicję. Może tu jest? Nie. Musi być gdzieś w piasku, na 100%. O, gościu się zbagował. Kurwa, jakieś zniekształcone modły. Słyszę. Dobra, pułapki. Super. Kurwa! A jebiście, ja nie zapisałem po tej walce. Kurwa, jestem zajebisty, naprawdę. Co ja robię, kurwa? Co ty, Gurtank, robisz? Już moje nawyki z Hellbounda mi zanikają. Mogłem zasejwować. HP-ków nie ma, bo już teraz wszystko pozbierałem. Puść. Ja pierdolę. Nie, no ja się nie myliłem, wiecie. Gdzieś w piasku leży cholerstwo. W piasku, zobaczmy sekret. No pewnie, zebrane wszystko. Kurwa mać. Patrzcie, kurwa. Przy samym tym było. Przy samym checkpointcie. Ej, Gurtank nie zauważył i przeleciał. No ja pierdolę. I teraz wiecie, co jest super, że ta pułapka mnie będzie wyrokiem śmierci, jak na nią wpadnę. Super, muszę perfect runa przebiec. Dobra. Udało się. No i mapa odhaczona. 27 minut, podejrzewam, żeby było 20 minut, gdyby nie to, że sztukę amunicji gdzieś zgubiłem. A zgubiłem, kurwa, nie zauważyłem. Dobra, karta. Przyspieszenie. Czas leci dwa razy wolniej, a nie toczy się. Ale już byłem ostrzeżony o takich drobnych błędach w tłumaczeniu. Zobaczmy. Teraz mamy asteroidy, za którymi... O kurwa, jak ja za nimi nie przepadam. Asteroidy to chyba był pierwszy poziom w Supernaturalu, gdzie już była równia pochyła i nosem w dół z jakością. I zwykle te asteroidy ostro posysały. Zresztą z tego co pamiętam, w oryginalnym Overdose'ie na asteroidach dostawaliśmy taki miecz, który był totalnym uselessem do niczego. Tutaj mamy tak. Zdrowie nie może spaść poniżej iluś punktów. No to mamy kartę, która nam to znacznie ułatwi. Złotych kart podejrzewam, że nie będziemy na razie kupować. Będziemy zbierać kasę, aby sobie po prostu lepsze karty dokupić, gdy będą nam potrzebne. No i cóż, z tego odcinka to było na tyle. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie lajka, może suba. Do usłyszenia. No i cześć!